Dobry Państwo, moje nazwisko Szyler Józef. Ja przyjechałem do Mielca w wieku 19 lat i podjąłem pracę nie w stoczni, tylko w firmie katowickiej Elektrobudowa, która robiła serię statków lesowozów dla stoczni. Miałem pecha do Gdańska od samego początku. Nie wiem, czy to taka rogata dusza, czy sam, trudno mi to jest wytłumaczyć. W każdym bądź razie po 4 miesiącach pracy zrobiłem, namówiłem ludzi do przerwania pracy i poszliśmy wszyscy do biurowca o podwyżki. Skończyło to się dla mnie tak, że dostałem większy bilet i musiałem uciekać z wybrzeża, ale za rok wróciłem tutaj z powrotem, przyjąłem się do stoczni już jako pracownik stoczni. Na wydziale u nas z WOS-u poznałem się na statku dla armatora norweskiego, który robiliśmy. No i on był w takim samym wieku jak ja. Doszło między nami do zawiązania jakiejś nici przyjaźni. Pracowaliśmy razem do czasu grudnia 70. No, jak wyglądała sytuacja, to już tyle zostało razy powiedziane, że trudno się powtarzać, bo może ktoś będzie chciał mówić, albo staje się ten ciekawy. Ja mam tylko, przyjechałem tutaj specjalnie po to, żeby przez swój przyjazd podziękować autorom tej książki o Lechu Wałęsie i przeprosić ich za te wszystkie obelgi, które doznali od wszystkich popleczników, czyli ludzi, którzy sobie najbardziej się boją prawdy i dlatego krzyczą, bo wiadomo, Wałęsa w tej chwili kryje siebie i ich. I dziękuję panom bardzo. Byłoby moim marzeniem, gdyby panowie mieli czas, a niech wam Bóg pobłogosławi, żebyście się wzięli za biografię drugiego wielkiego autorytetu Adama Michnika. Dziękuję. Chciałem przede wszystkim panu Józefowi podziękować za te miłe słowa. W rozmowach z Piotrem Gontarczykiem mówiłem nieraz, że warto było tą książkę napisać chociażby dlatego, że tak miło za tą książkę nam dziękuje pan Józef Szyler. Broni nas Władimir Bukowski i chwali nas pułkownik Adam Chowysz. Dla takich ludzi warto pisać takie książki. Bardzo dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to chciałem serdecznie autorom podziękować i życzyć sobie i Państwu wszystkim, żebyśmy się jeszcze spotykali w wielu innych tematach, tematach tak ważnych, a jest jedna prośba do starszych stoczniowców. Nie wiem, czy Państwo pamiętają pana Cześcia Trzeciaka, który tam był blisko Brygidzie, działał w Tajnej Komisji Stoczni Gdańskiej. Cześciu Trzeciak był uczestnikiem tego słynnego strajku załóg pływających, zostawił pamiętniki po sobie. Jest prośba, jeżeli znają Państwo ludzi, którzy jeszcze żyją i uczestniczyli w tych wydarzeniach, chcieliśmy ten temat opracować. Bo to jest temat zapomniany, ludzie już odchodzą, zostają jakieś zapiski, pamiętniki i myślę, że panowie z IPN-u też coś pogrzebią i na ten temat może nam coś znajdą z tej tematyce. To jest naprawdę bardzo ciekawy temat. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chwileczkę, proszę Państwa, bardzo proszę, proszę Państwa, rozdałam Państwu do podpisu nasze oświadczenie w stosunku w sprawie wydania książki, w sprawie obecnych tutaj historyków i w sprawie IPN-u. Bardzo proszę, podpisujcie Państwo i zwróćcie to nam, dobrze? Bardzo prosimy, bo to jest bardzo ważna sprawa. Przecież nie możemy milczeć wtedy, kiedy jest zamach na ludzi, którzy po prostu za wszelką cenę chcą widzieć prawdę. To Ojciec Święty powiedział, prawda was wyzwoli.
wobec powyższego bardzo prosimy podpisać to i zwracać mnie, dobrze? Nie zabierać ze sobą, tylko zwracać.